Diabelskie sztuczki. Udane są te prototypy, zwłaszcza ich szczątki. Pozbieramy je później. Jeśli się nie pośpieszę, książę Adam spóźni się na obiad. Do zobaczenia przy stole. Witam, szanownych państwa. Miałem nadzieję, że wszyscy będą obecni. Mówi się trudno. Wielki orko zabawi was oszałamiającymi, magicznymi sztuczkami. Miało być inaczej. To mogłoby być zajmujące, gdyby wiedział, jak się posługiwać tą głupią różdżką. Ale ojcze, wszystko słyszałem. Radzę mieć więcej szacunku dla moich czarów, albo... Spójrz! A teraz gwóźdź programu. Proszę o ciszę. Muszę się skupić. Uwaga. Brawo. Witam was i przepraszam za spóźnienie. Jak zwykle w samą porę. Wybacz, orko. Mógłbyś raz się postarać i zdążyć. Przepraszam, ale przy dobrej zabawie zapomina się o upływie czasu. Na tym polega problem. Ciągle się bawisz. Racja, synu. Takie zachowanie nie przystoi następcy tronu. Widzę, że Adam odziedziczył po mnie coś, co ziemianie nazywają poczuciem humoru. To mu nie wystarczy, jeśli kiedyś zechce rządzić. Jestem gotów, ale mam nadzieję, że jeszcze długo do tego nie dojdzie. W porządku, synu. Orko, możesz zaczynać. Nareszcie. Oto diabelski pył. Nadaje się najlepiej do wywoływania straszliwej istoty spoza światów. Mamy szczęście, że największą istotą wyczarowaną przez orko był zwykły królik. Wzywam moce czarowników i elfów. Na mój rozkaz, demonie, ukaż się. Czar działa. No, no. Jak ja to zrobiłem? To nie jest demon, z pewnością. Wybaczcie mi tak nagłe przybycie. Jestem magestra, wędrowna czarodziejka. Mam nadzieję, że moje magiczne sztuczki dostarczą wam wielu wrażeń. Witamy cię, magestro. Z przyjemnością obejrzymy twój występ. Jednakże mamy już nadwornego sztukmistrza. Ojcze, nie sądzę, by orko miał coś przeciwko dzieleniu sceny z tak utalentowaną i piękną artystką. Co? Dziękuję, mój słodki. To dla ciebie. Popisuję się. Zaczynaj, magestro. Na początek muzyka. Łagodne dźwięki dla dostojnych uszu. Też mi coś. A teraz moja najlepsza sztuczka. Podziwiajcie gabinet cudów. Z zewnątrz wygląda jak zwykłe pudło, ale w środku... Co jest w środku? Sam się przekonaj, panie. Chętnie. No i co? Przybywaj, magiczna siło, i spraw, by króla tu nie było. Cóż to za diabelskie sztuczki?
Spokojnie. Królowi nic się nie stało. Oto i on. To jest coś. Widzę, że magia zaostrzyła ci apetyt. Wasza wysokość. Co? A, tak, to było świetne przedstawienie. Zapraszam cię do nas w gościnę. To dla mnie zaszczyt. Pozwól ze mną, straż zaprowadzi cię do twojej komnaty. Głupcze, mało brakowało, a zniweczyłbyś nasz plan. Nie przesadzaj, niczego nie podejrzewają. Tu dzieją się dziwne rzeczy. Muszę to sprawdzić. Niech wasza wysokość powita swych gości. Pamiętam tylko, że byłem w sali balowej. Niemożliwe. Przecież to ja. Nie jesteś zwykłą czarodziejką. Kim jesteś? Widzę, że nadeszła chwila prawdy. Evelyn i Bestia. Śmieliście zjawić się w Eternii? Jak widzisz. Diabelski kij należy teraz do mnie. Dzięki tej legendarnej różdżce moje czary nie mają granic. Ale diabelski kij nie istnieje naprawdę. Ja też tak sądziłam, dopóki wraz z Bestią nie odnaleźliśmy go w jaskini nad Kryształowym Morzem. Zanim przekażę ją memu panu, Szkieletorowi, postanowiłam ją wypróbować. Niechaj król Eternii od dziś rządzi kozami. Teraz Szkieletor zawładnie Eternią. Złapcie go. Nie możemy pozwolić, by nas zdradził. Zatrzymać go. Próbuję, ale jest zwinny jak konik polny. Więc niech nim będzie. Książę Adamie. Mamy go z głowy. Szkieletorze. Diabelski kij, jak obiecałam. Dobra robota. Możemy przejść do drugiego etapu. Jutro przebrani, Bestia i ja poprowadzimy siłę Eternii na zamek posępnego czerepu. Tam przekażę ci diabelski kij, a potem... Ja przepuszczę nagły atak i rozbiję ich w pył. Musisz działać uważnie, by książę uwierzył, że jesteś jego ojcem. Nie martw się. Wołałeś mnie, panie? Rozmawiałem właśnie z magestrą o tym starym zamku w lesie. Pora, by posępny czerep stał się częścią naszego królestwa. Ale dlaczego, ojcze? Posępny czerep jest dla nas bezwartościowy. Jeśli nie pociąga cię zwycięstwo, nie musisz iść z nami. Wojowniku, szykuj oddziały. Jutro wyruszamy. Tak jest. Skąd to nagłe zainteresowanie zamkiem? Są przecież ważniejsze. Zostaw to mojej ocenie. Wciąż szukasz wykrętów. Magestro, mamy dużo roboty. To nie w stylu mego ojca myśleć o ataku na posępny czerep. Zawsze był pokojowo nastawiony. Może rano go od tego odwiodę. Książę nabiera podejrzeń. Zostaw go mnie. Jeszcze dzisiejszej nocy pozbędę się go. Kto tam? Śpisz, Adamie? Kiciuś, czego chcesz o tej porze? Wiesz, noce są teraz takie zimne i... Boisz się, co? Właź, staruszku. Cóż znowu?
Konik polny. To ja. Orko. Ten król nie jest twoim ojcem. To sprawka Evelyn i Bestii. Wobec tego, gdzie jest mój ojciec? W lochu. Nie martw się, Orko. Pomożemy tobie i uratujemy króla. Chodź, Kiciusiu. Czy to konieczne? Chcesz, żebym poszedł sam? Nie każ mi odpowiadać na to pytanie. Na potęgę posępnego czerepu. Mam władzę. Nienawidzę tej kwestii. Dobry wieczór, książę. Iman. Evelyn i Bestia. Obawy księcia były słuszne, ale nie myśl, że nas powstrzymasz. Mój miecz odbija magiczne błyskawice. Pamiętaj o tym. Nie wiedziałaś? Bestio, na pomoc. Ojcze, słyszysz te hałasy? Dochodzą z komnaty księcia. Nic nie widzę. He-Man! Evelyn! Odejdź, nim dosięgnie diabelskiego kija. Już go mam, głupcze. Znowu widzę. Ty potrafisz odbić błyskawice, ale twoi przyjaciele nie. Tela! Poddaj się, Himenie, albo Tela na zawsze pozostanie żabą. Teraz zajmę się tobą. Najpierw ją odczaruj. Tela dołączy do mojej menażerii. Nie poznajesz ich? Oto były król Eterni i jego nadworny błazen. Uwolnij ich, wiedźmo, albo... Nie, nic nie zrobisz, oprócz tego, że zamienisz się w złotą figurkę, którą podaruję Szkieletorowi. Mam cię. Wami nie warto sobie zawracać głowy. Stworzę drugiego Himena. Będzie on zły, a nazwę go Faker. Proszę, idealna kopia Himena. Czasem moja siła zachwyca mnie samego. Faker, musisz nakłonić czarodziejkę do opuszczenia posępnego czerepu. Poza zamkiem jej moc słabnie i mam szansę ją pokonać. W tym świetle weźmie cię za Himena. Wezwij ją. Tak jest. Czarodziejko, odezwij się. He-Man. Dlaczego wzywasz mnie o tej porze? Jestem ranny. Coś nie jest w porządku. Masz dziwny głos. Zostałem schwytany przez Szkieletora. Nie mogę zebrać myśli. Nie ruszaj się. Zaraz do ciebie przybędę. Gdzie jesteś? Tutaj. Evelyn. Nie powinnaś była opuszczać zamku. Teraz jestem potężniejsza od ciebie. Ale skoro już jesteś, to zobaczysz, jak działa diabelski kij. Korzenie przytwierdzą cię do ziemi na zawsze, jak bezbronne drzewo. Brawo, Evelyn. Oczywiście sam bym sobie poradził, ale zostawiłem to tobie.
Wkrótce wojownik przybędzie na odsiecz Himenowi i jego przyjaciołom. Nie mogę się doczekać. Będzie miał przeciwko sobie diabelski kij i zamek posępnego czerepu. Czarodziejko, nawet w tym stanie możemy łączyć się telepatycznie. Użyj swej magii, by znieść czar. Nie mogę. Evelyn ma zbyt wielką moc. Nie zdołam się jej przeciwstawić. Próbuj ze wszystkich sił. Muszę złamać czar. Pośpiesz się, szkieletorze. Diabelski kij nie jest nam potrzebny, gdy mamy Fakera. Przejąłem także twoją moc, Himenie. Sprawdźmy, czy potrafisz jej użyć. Jak ci się to podoba, bohaterze? Nie bardzo, ale jeszcze mniej podobasz mi się ty. Czeka cię długi lot. Podać ci rękę? Noga mi wystarczy. Stój! Za pomocą diabelskiego kija z łatwością wyciągnę stamtąd Fakera, ale wcześniej muszę wyrównać stare rachunki. Podróży na dno. Nie dopuszczę do tego upadku. Zapłacisz mi za to. Weź diabelski kij. Przykro mi, szkieletorze. Jest tylko jeden sposób na to, by skończyć z czarcimi sztuczkami. Dzięki, Himenie. Chodźcie, wynosimy się stąd. Diabelski kij ma jeszcze wystarczającą moc, by ich zatrzymać. Głupcy, jeden ruch diabelskim kijem i zamienię was w... To oduczy cię zabawy w magię. Niech was diabli. Kiedy Faker i Evelyn wrócą do sił, zemszczę się. Daję wam słowo. Dobrze znów zasiąść na tronie. Cieszę się, że jesteś z nami, ojcze. Dobrze, że i ty wróciłeś, kolego. Dzięki, Kiciuś. Nie odpowiada mi życie pod postacią konika polnego, ale chciałbym wiedzieć, jak robi się takie sztuczki. Niedobrze, że nie było cię z nami, Adamie. Mogliśmy potrzebować twojej pomocy. Na szczęście Himen nas uratował. To dziwne, że jest zawsze tam, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że go kiedyś poznam. Chciałbym mu podziękować za to, że wam pomógł. To miłe, synu. Myślę, że zasłużyliśmy na trochę zabawy. Orko, prosimy o parę sztuczek. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Oto pierwsza z nich. Znikający kot. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście, ile zamieszania wprowadziło pojawienie się obcego w zamku. Okazało się, że był zły i niebezpieczny. Oczywiście zamienianie ludzi w zwierzęta to czysta fantazja, ale zagrożenie, jakie może nieść ze sobą nieznajomy, to już nie są tylko wymysły. Nigdy nie przyjmujcie jedzenia, zabawek czy pieniędzy od osób, których nie znacie. Nie rozmawiajcie z nimi. Nieważne, jakby was do tego namawiały.